Dzień dobry, cześć. Sianko wokoło mnie. Wszędzie sianko. Moi drodzy, młodzież mówi na to hajs. A ja bym chciał dzisiaj porozmawiać właśnie o sianku, o zarabianiu pieniędzy. Także zapraszam Was na odcinek. Jak widzicie, tutaj rolnik już sianko zagrabił. Teraz tylko zbierać. Powiem Wam taka metafora, że my, kelnerzy, też zagrabujemy to sianko. Tylko wystarczy je zebrać. Pójść do pracy i swoją fachowością zarabiać dobre pieniądze. Jeżeli mówimy już o tym sianku, to i o napiwkach, o tipach, to głównie mam na myśli gości indywidualnych, czyli kelnerów, którzy obsługują gości indywidualnych w restauracjach, w ogródkach, tam gdzie zamawiają goście z karty. Wtedy ty jako kelner możesz pokazać swój profesjonalizm i fachowość i zobaczysz, co się stanie. Czy jakby napiwek będzie, czy tym razem niekoniecznie. Odpowiecie mi, teraz goście nie dają napiwków. Nie, przychodzą do restauracji i jakby uważają, że to ma być w cenie. Wybaczcie, ale zaproponuję Wam taki challenge. Spróbujcie dopinać małe elementy w Waszej obsłudze i zobaczycie, jaki będzie efekt. Moim zdaniem i moim doświadczeniem, jeżeli jest dopinana ta obsługa i potraficie stworzyć, wiecie, to wow, oczarować tych gości, napiwek jest. No to jakie te napiwki? Moi drodzy, napiwki liczone są od wysokości rachunku. Czyli nie, że co łaska. Czyli nie, dam mu piątkę, przyniósł jedzenie, niech się chłop cieszy. Nie tak. Od wysokości rachunku. Ile za moment? Możecie powiedzieć, okej, ale goście nie są zobligowani do tego, by napiwek zostawić. Owszem, nie są. I tu jest właśnie Wasza rola, żebyście tak obsługiwali, żeby goście wręcz chcieli zostawić ten napiwek, ba, a następnym razem, jak przyjdą do tej samej restauracji, powiedzą, przepraszam, czy pracuje pan lub pani Mariolka, pan Grzegorz, który ich ostatnio obsługiwał? O to w tym wszystkim chodzi. I uwierzcie mi, zostawią tipa. Zostawią. No to w jakiej wysokości ten napiwek? Moi drodzy, w Europie przyjęte jest 10% do rachunku. W Stanach 10-15%. Tylko to jest umowna kwota. Wiem. Nie wszyscy goście zostawiają napiwek. Ale muszę Wam powiedzieć, że wielokrotnie nie zostawiają, ponieważ ta obsługa jest nie zawsze taka, jak ma być. I stąd powód niezostawiania napiwków dla kelnerów. Są goście, którzy nie zostawiają napiwków. No i co?
No i nic, no, pracujemy dalej. Wynagrodzą wam to ci goście, którzy napiwki zostawiają. A muszę wam powiedzieć, że z doświadczenia wiem, że są goście, którzy naprawdę chcą być dobrze obsłużeni, chcą mieć naprawdę na poziomie obsługę i zostawiają napiwki, naprawdę zostawiają. Warto spróbować. Zachęcam. A jeżeli wam goście nie dają napiwków, zapraszam was na dłużej na mój kanał. Będziemy opowiadać o różnych aspektach gastronomii, w jaki sposób małe elementy łączyć ze sobą po to, by był efekt wow. A jak jest efekt wow, to co jest? Sianko jest. Sianko jest. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.